Witam serdecznie w filmie, którego już dawno nie było na moim kanale, a o który dostawałam co jakiś czas pytania, czy kiedyś się jeszcze pojawi. A więc będą się takie filmy pojawiać, nie mówię, że jakoś bardzo regularnie, ale będę się starać nagrywać recenzje poszczególnych perfum. Jak się domyślacie i jak widzicie po tytule, chodzi o film z serii Dziś Pachnę. Dziś Pachnę Tom Ford Rose Sprig, ten oto różowy, mleczno-różowy flakonik. Jest to kompozycja z roku 2020. Ma ona charakter taki różano-korzenny. Jeżeli chodzi o nuty zapachowe, to znajdziemy tutaj pieprz syczuański, ostryż. Znajdziemy tutaj trzy rodzaje róży. Różę majową, różę bułgarską, różę turecką. W bazie znajdujemy paczulę oraz tonkę. Jaka to jest kompozycja? Zapach jest różany, ale z zadziorem. Nie jest to zapach dla każdego, ponieważ no, dla niektórych może się wydawać zbyt dziwny, zbyt przekombinowany, zbyt przytłaczający nawet, chociaż ja go nie postrzegam jako zapach trudny. To nie jest, wiecie, żaden trudny zapach, proszę się nie bać, ale wymaga testów, ponieważ, tak jak wspominałam, nie jest to zapach dla każdego. Na pewno znajdą się przeciwnicy, którzy nie będą w stanie nosić tego zapachu, czy też go udźwignąć. Jest to zdecydowanie kompozycja nowatorska i współczesna. Otwarcie jest takie pieprzne, drażni swoją pieprzną ostrością i już samo to otwarcie właśnie wskazuje na to, co się będzie dziać dalej, że nie będzie to kompozycja taka, wiecie, kolejna delikatna, świeża, różana, ani też z drugiej strony taka gurmandowo-słodko-konfiturowa. To jest jeszcze coś innego. Kompozycja z początku pieprzna robi się taka rozgrzewająco przyprawowa, pikantna wręcz, ale wszystko jest naprawdę tak zbalansowane, że nie ma tutaj przesady. Pojawia się róża, która jest mocno zaznaczona w otoczeniu właśnie tej ciepłej korzenności, przypraw po prostu. Baza zapachu dodaje takiej tajemnicy, głębi. Ma taki sensualno, brudno, źle to brzmi, ale no, coś w tym takiego jest. Sensualno, brudno, przykurzono, pudrowy charakter. Myślę, że za to wrażenie odpowiada obecność paczuli w składzie. Ona często właśnie daje tutaj takie wrażenie. Całość jest naprawdę taka, naprawdę sensualna, ale z pazurem. To jest coś nowego, to nie jest żaden zapach vintage. Tu czuć, że jest to zapach nowoczesny, zrobiony na modłę naszych czasów. I powiem szczerze, że tak jak wspominałam na początku, może się ten zapach nie spodobać ze względu na tą taką przyprawowość, taką ostrość, pieprzność, ale właśnie to może też być jego atutem, jego zaletą, ponieważ wyróżnia się w tłumie, przez to nie jest banalny, nie jest taki, jak wiecie, jak można było się spodziewać po kompozycji różanej. Dla kogo byłby to zapach?
Według mnie musiała być to osoba, która lubi nowoczesność, nowoczesne wydanie perfumiarstwa, która mocno stąpa po ziemi. Jakoś nie widzę w tym zapachu takiej romantycznej duszy, takiej marzycielki, nie. To jest zapach dla kobiety albo mężczyzny, ponieważ to unisex, którzy wiedzą, czego chcą po prostu, którzy znają swoją wartość i chcą pachnieć ładnie, bo jest to ładny zapach, ale nie banalnie, bo nie jest to banalny zapach. Dla kogoś, kto chce się trochę wyróżnić jednak z tłumu, kto chce być postrzegany, dopsikam się, wybaczcie, jako osoba elegancka, ale łamiąca schematy, zwracająca też na siebie uwagę, bo ten zapach przyciąga uwagę. Moja córka nawet dzisiaj skomplementowała chyba zapach powietrza ogólnie, który był po mojej aplikacji tego zapachu, powiedziała, że coś przepięknie pachnie, ale tak inaczej. Fajnie, ale inaczej. Dla kogo jeszcze? Na pewno dla kogoś, kto ma już bardziej wybredny nos, kto przewąchał już wiele zapachów, którego nie zadowala, wiecie, róża, białe piżmo, trochę wanilii, który czegoś chce więcej, już wymaga czegoś więcej i raczej ten zapach widziałabym dla osoby już takiej, no, dojrzalszej, takiej w średnim wieku, gdzieś w okolicach 40 roku życia. Wiem, że no, ja też staram się unikać tutaj przypisywania do wieku zapachów, ale no, to jest przemożne wrażenie, taki mam obraz, takie skojarzenie, dlatego też podaję taką informację po prostu z jakim przedziałem wiekowym mi się kojarzy ten zapach. Tak, także myślę, że tak. A na kiedy byłby to zapach? Postrzegam go jako kompozycję bardzo uniwersalną. Będzie odpowiedni na każdą porę roku. Wiosna, lato, jesień, zima praktycznie. Tak. Widzę go też w zasadzie o każdej porze dnia. Może być dobry jako zapach na co dzień. Może być dobry na okazje takie wieczorne, jak najbardziej. Nawet na randki. Mimo, że romantyczny może on nie jest, ale może podkreślić taki nasz charakter, takie zdecydowanie naszego charakteru. Chcemy, jeżeli chodzi o kobiety, teraz mówię o kobiecie, jeżeli kobieta chce pokazać swoją kobiecość, ale też swoją charakterność, to myślę, że to byłby dobry wybór, bo tutaj kobiecość jakby miesza się, akcenty kobiecy mieszają się z takimi bardziej charakternymi właśnie. Więc tak. Mogą to być okazje formalne, nieformalne. To jest tak właśnie chyba po tym poznać dobrą kompozycję, że odnajdzie się w każdych warunkach w zasadzie. W każdych warunkach będzie pasować, nie będzie zgrzytać. Nawet byłby to dobry zapach na jakieś spotkania biznesowe, bez problemu. Także tak. Jeżeli chodzi o cenę, to już się pewnie perfumoholicy wiedzą, o co chodzi, domyślają się, albo wiedzą po prostu, że cena jest wysoka. Za 50 ml należy według Ceneo zapłacić około 850 zł za 50 ml, taki flakonik, jaki ja mam tu w ręku. Więc sami widzicie, że też dla kogo byłby to zapach? Dla kogoś, kto chce przeznaczyć tyle pieniędzy na perfumy. A jak sobie wyobrażam osobę, która chce przeznaczyć tyle pieniędzy, to musi być albo zapalony perfumoholik, jak ja, który jest zwariowany po prostu, albo, no nie wiem, osoba, która śpi na pieniądzach, tak? I akurat jej się spodobał, dla niej w ogóle nie gra roli cena, nigdy na nią nie patrzy. Te dwa rodzaje osób myślę, że najbardziej tutaj pasują do opisu użytkownika. Napiszcie, co tam Wy myślicie o tym zapachu, czy Wam się podoba, czy nie, czy należycie do tej grupy zwolenników, czy też wręcz przeciwnie, przeciwników. Co tam u Was dzisiaj w duszy gra? No i z tego miejsca zapraszam dzisiaj na live o godzinie 19. Postaram się nie spóźnić, mam nadzieję, że będę punktualnie. Raczej powinnam zdążyć się wyrobić. Pogadamy sobie być może też o tym zapachu, może o innych zapachach, a może wplątamy jakieś jeszcze inne tematy. Wiecie, chcę, żeby to była taka luźne spotkanie z luźną atmosferą. Poruszymy różne tematy, będzie może fajnie, sympatycznie, tak jak na ostatnim live'ie.
Tego sobie i Wam życzę. Do zobaczenia, mam nadzieję, o 19:00. Pa!